Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Illuminaticon. Dzisiaj porozmawiamy o bezpańskich zwierzętach. Schronisko na Paluchu jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy i tak jest zorganizowane, że ekopatrol po zgłoszeniu, że zwierzę znalazło się bezdomne, prawdopodobnie bezdomne, ono jest odławiane przez ekopatrol, czyli to jest taki oddział Straży Miejskiej i przewożone jest do schroniska. Takich zwierząt trafia co roku mniej więcej 3800. Zgodnie ze statutem przyjmujemy zwierzęta z Warszawy, takie powinniśmy przyjmować. Natomiast na dobrą sprawę, jeżeli zwierzę jest nieoznakowane, nie zawsze wiemy, czy to zwierzę jest z Warszawy. Stąd myślę, i tak myślimy wszyscy tutaj pracownicy, że tych zwierząt dużo byłoby mniej, gdyby gminy ościenne, a jest ich dużo wokół Warszawy, prawda, granice są takie, no powiedzmy stałe są, ale zwierzęta przechodzą przez granicę, byłoby dużo mniej, myślę, że około 20-30%. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest pani Celina Saliba, prezes Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Proszę Pani, czy warto pomagać zwierzętom? Oczywiście tak. Warto pomagać zwierzętom, bo one same sobie nie poradzą. My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby im pomagać, za to, żeby ich było jak najmniej. Czym Pani stowarzyszenie się zajmuje? Moje Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce zajmuje się głównie bezdomnymi i bezpańskimi zwierzętami. Głównie psy, koty, mamy też pod swoją opieką krowy, konia, odebrane po prostu osobom, które źle się nimi opiekowały. A proszę Pani, czy w Polsce istnieje problem bezpańskich, bezdomnych zwierząt? Oczywiście tak, jest ich bardzo dużo i uważam, że urzędy gmin nic nie robią w tej kwestii, żeby było ich jak najmniej. A przede wszystkim sterylizacja, kastracja i ogólnopolskie czipowanie. W tej chwili Warszawa też jak gdyby realizuje program i czipuje zwierzęta bezpłatnie, czyli właściciel może przyjść, zgłosić się. Jeżeli potwierdzi, że jest przebywa z tym zwierzęciem w Warszawie, zwierzę może być bezpłatnie zaczipowane. Po zaczipowaniu wprowadzane są dane do bazy. Jeżeli takie zwierzę zgubi się, a różnie to bywa, po odczytaniu czipa możemy wejść do bazy i stwierdzić, kto jest właścicielem zwierzęcia. Jeżeli stwierdzimy, że zwierzę jest nieoznakowane, traktujemy to jako zwierzę bezdomne. I zgodnie z przepisami, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz statutem, takie zwierzę schronisko musi przybyć. Po takim oznakowaniu, założeniu karty, wpisaniu do komputera, pies przechodzi gruntowne badanie. To jest moja pasja, powołanie. Po prostu jest za mało osób, które chcą pomóc naprawdę, bo jest bardzo dużo organizacji, które chcą pomagać, ale jeżeli nie mają zysków z tego, to po prostu nie robią tego, a mało osób jest takich, które bezinteresownie pomagają. W schronisku działają wolontariusze. Wolontariusze działają na podstawie ustawy o wolontariacie, ale także regulaminie, który został tu stworzony w 2004 roku. Mają podpisane umowę, żeby zostać wolontariuszem. Trzeba przejść przeszkolenie, zdać egzamin i takich wolontariuszy aktywnych na dzień dzisiejszy mamy 130 osób. Wśród tych wolontariuszy jest około 40, które są wybitnie aktywne. No i wolontariusze, a także pracownice wychodzą na spacer na zewnątrz oraz wychodzą na spacer, na tak zwanym spacerniku. To jest bardzo, bardzo ważny element socjalizacyjny zwierząt. Chodzi o to, żebyście taką wstępną ocenę psów sami przeprowadzali, żebyście byli w stanie doradzić ludziom, jaki to jest pies, do jakiego typu rodziny, czy do dzieci, czy nie do dzieci. My mamy psa w schronisku. To pierwszy test to jest podejście do klatki. Pies powinien być sam w klatce, w swojej klatce, czyli usuwamy pozostałe psy gdzie indziej, tak? Podchodzi się do klatki i stoi się bokiem. Ale nie na tarczywie przodem, tylko bokiem. I obserwujemy, czy pies podchodzi do kraty, czy pies siedzi gdzieś tam schulony w tyle, czy usiłuje nawiązać kontakt, czy
zobaczymy. To nam mówi, czy pies jest lękliwy, czy nie. Przykładamy płasko, dłoń do kraty i patrzymy, jak pies na to reaguje. Czy podchodzi do ucha, czy stara się otoczyć, czy po prostu ucieka od kraty, tak? To nam właśnie też mówi na temat jego stosunku do ludzi, czy jest przyjaźnie nastawiony, czy się boi, czy się nie boi. Tutaj oczekiwanie na wolontariusza, ale także na opiekuna, który wychodzi, jest bardzo ważne. Pies na coś czeka, nie tylko na jedzenie, na to, żeby ktoś posprzątał, ale także oczekują na kontakt i takie, no, troszkę lepsze życie. Bo oprócz tego bytowania w tym boksie, oprócz jedzenia, no i załatwiania różnych czynności fizjologicznych, także, no, czekają na ten spacer, czyli coś takiego bardzo radosnego. Podczas tych spacerów nie tylko są wyprowadzane, biegają. Bardzo często pieski są czesane, dostają smakołyki, czyli coś takiego bardzo radosnego. Taka, można powiedzieć, niedziela dla psa. Zwykły człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić, co ludzie są w stanie zrobić ze zwierzęciem. Nie tak dawno mieliśmy interwencję blisko Warszawy, gdzie ktoś, nie powiem człowiek, bo taka osoba nie zasługuje na to miano, przywiązała psa do drzewa na takich bagnach. Nie dosyć, że był przywiązany bardzo krótko, to jeszcze też miał kaganiec na pysku, żeby nie mógł sobie przegryźć tej smyczy i się uwolnić. Znalazły go dzieci, więc to też jest koszmar, że dzieci oglądają takie zdarzenia, czego nie powinny oglądać. Dużo też psów jest porzucanych w lesie. Drutem kolczastym przywiązany, w worku pies był przywiązany do drzewa. Wyciągnęliśmy też psa z rzeki. Starsi ludzie zawiadomili, że jest pies w rzece. Wyleczyliśmy tego pieska, daliśmy zdjęcie w gazecie lokalnej. Myśleliśmy, że może ktoś zobaczył u sąsiada, u kogoś, że ten piesek znajdzie właściciela, ale niestety właściciel się nie znalazł. Psy trafiają do schroniska, no właśnie także dzięki Państwu. To wrażliwość Państwa powoduje, że jeżeli widzicie zwierzęta, no, które są zaniedbane, które w jednym miejscu od kilku dni krążą, Państwo wtedy dzwonicie i mam prośbę, żeby dzwonić albo do schroniska, albo do ekopatrolu, bo właśnie dzięki Państwu bardzo często zwierzęta ratujemy. Ratujemy zwierzęta i stwarzamy im szansę. Nasza misja naszego zakładu jest: ratujmy zwierzęta, ale stwarzajmy im drugą szansę, przygotowujemy je do adopcji. Kończy się lato, będzie zima, bądźmy bardziej czuli, nie tylko na dzieci, na osoby starsze, ale także na zwierzęta, które bez nas, szczególnie te zwierzęta, pieski, koty, ale także ptaki, nie bardzo mogą żyć. Zgłaszajcie Państwo i przywoźcie oraz ingerujcie w to, żeby zwierzęta nie zostawały bez opieki. Zwierzę po takim maltretowaniu bardzo trudno nabiera zaufania do człowieka, ale jeżeli się z nim rozmawia, wychodzi z nim na spacery, głaszcze, przytula, po jakimś czasie wraca to zaufanie do człowieka i można mu znaleźć fajny dom i on potrafi się odwdzięczyć i być radością dla swojego pana. Pies, który po prostu znajduje nowy dom, nowych właścicieli, stara się odwdzięczyć. To tak jak dziecko z domu dziecka. Kiedy trafia do domu, chce w tym domu być jak najdłużej. Oczywiście, żebyśmy robili miejsca pieskom, które tutaj przybywają, na które czekamy, te, które no, jak tu potrzebują naszej pomocy, muszą być adopcje do naszego schroniska
można przyjść, zaadoptować każdego dnia tygodnia od godziny 12 do 16 w okresie letnim do godziny 17. Na pewno musi być ta osoba pełnoletnia i na pewno ta osoba, która przyjdzie do nas adoptować albo z rodziną osoba, musi być zdecydowana i na pewno nie może być to taki impuls. Na pewno sprawa musi być przemyślana. Pamiętajmy, że zwierzę nie jest rzeczą, jest istotą żywą i nawet jeżeli będziemy mieli dwa dni i zdecydujemy później, to zwierzę się przyzwyczaja i na pewno trudniej mu później egzystować tutaj po takich dwóch dniach adopcji, tak, że najpierw myślimy, czy możemy sobie pozwolić, czy będziemy mieli czas, żeby się zająć zwierzęciem, a później przychodzimy i decydujemy i na pewno zwierzęta, które są w schronisku, będą Państwa największym przyjacielem, bardzo wiernym przyjacielem. Zapraszamy do adopcji. Przyjeżdżam około 2,5 roku, a wolontariuszem jestem od października 2010. W zasadzie od razu po maturze zaczęłam szukać takich miejsc. Paluch mnie interesował bardziej niż jakieś fundacje. I skontaktowałam się z panią, która przyjeżdża tutaj już 12 lat, panią Elą Rubińską. I tak umówiłyśmy się na pierwsze spotkanie tutaj. Przyjeżdżałam kilka miesięcy przez wakacje w tym okresie. Maj, październik jako jej pomoc. Musiałam się wdrożyć, bo pani Ela miała przykrą sytuację, poszła do szpitala, więc musiałam się nauczyć sama wielu rzeczy robić, tak zostałam rzucona na głęboką wodę. No i odważyłam się, stąd też duże psy, a nie małe, bo jakoś tak pani Ela się z tymi rottweilerami i dzięki temu było mi łatwiej potem zająć się już samodzielnie dużymi psami. W październiku poszłam na egzamin i tak ponad 2 lata. Już przyjeżdżam regularnie. Kolejnym gościem w naszym studiu jest pan Leszek Feter, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce, patrol interwencyjny. Proszę pana, czy osoby, które patrzą na znęcanie się nad zwierzętami, ponoszą taką samą winę, jak te osoby, które znęcają się? Oczywiście, to sama wina. Oni się tłumaczą, że się boją odezwać, że będą prześladowani i tak dalej. To jest tylko złe powiedzenie. Tak samo powinni odpowiadać, jak ci, co to robią. Co robi polskie społeczeństwo, aby nie było bezpańskich zwierząt w Polsce? Ja uważam, że na razie nie robią nic. Głupie ustawy, które wchodzą, tak samo jak ta, co w marcu, ale oni nakładają to na urzędy gmin i burmistrzów, a ci w ogóle lekceważą. Ja dam dobry tylko przykład, jeśli można. Myśmy zabrali 200 psów na zlecenie Wołomina. I zamiast pomóc nam o karmę, to oni do tej pory nam są 58 tysięcy winni. Okradają nawet zwierzęta, no niestety. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba zdać egzamin. Egzamin trwa około 2 godzin. Najpierw jest część teoretyczna, później część pisemna. Podczas tej części teoretycznej, że tak powiem, są przedstawiane zagadnienia, które później są wymagane na tym egzaminie. To wszystko odbywa się jednego dnia, zazwyczaj w weekendy. No i to zależy. Zależy od wyniku, czy zostaje się tym wolontariuszem, czy nie. Jeżeli wynik jest negatywny, można poprawić albo po prostu napisać od nowa ten egzamin za jakiś czas. Natomiast to nie jest nic trudnego. A proszę powiedzieć, z czego Państwo finansujecie działalność Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami w Polsce? Staramy się festyny. Na razie żeśmy jeden zrobili, robimy kwestę, zbieramy pieniądze i powiem prawdę, kto nam pomaga. Z Niemiec idą transporty karmy dla psów, z Francji, a nasze fundacje milczą. Ile Państwo macie zwierząt pod opieką? Mieliśmy 367, wszystko pozabierały fundacje z Szwajcarii, Niemcy i Holandia, zostało 128. Zawsze staram się
być punkt na 12, nawet troszeczkę wcześniej, bo trzeba się przebrać. Czas jest bardzo cenny, bo w tym okresie letnim dla wolontariuszy przeznaczone jest 5 godzin. Przychodzę, wpisuję się na listę obecności, wpisuję się na moją osobistą listę, którą mam w segregatorze wpięte, wszystko jest alfabetycznie poukładane. Przebieram się i ruszam. Robię wymarsz na rejon 6, bo rejonem 6 się zajmuję. Mam około 120 psów pod opieką, działamy w grupie z koleżankami i po kolei bierzemy klatki. Zazwyczaj chodzimy alejkami, bo tak jest najłatwiej wejść w jedną alejkę i wyprowadzić z niej wszystkie boksy, żeby inne psy się nie denerwowały w tym czasie. Każdy spacer trwa około 15 minut. Spacery 20, wybieg 15, bo jednak na wybiegu te psy mają, że tak powiem, większą przestrzeń, mogą się wyhasać swobodniej. Odprowadzam, idę po następne. A ile pieniędzy przekazuje się na utrzymanie jednego psa, jednego zwierzęcia? Urząd miasta albo gminy daje nam 2200 i z tego musimy zaszczepić, odrobaczyć, zacipować i leczyć. Czy ta kwota to jest kwota jednorazowa aż do końca życia utrzymania tak, zwierzęta? Tak, jednorazowa kwota. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba być na pewno silną fizycznie osobą. Oczywiście można zajmować się małymi psami, do których niepotrzebne jest tyle siły, natomiast trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jak tutaj się zaczyna przyjeżdżać, to jednak trzeba troszeczkę się przemóc, bo nie za ładnie pachnie i tak jak dzisiaj jest dosyć gorąco, więc przez te 5 godzin można się nieźle zmachać. Psy potrafią bardzo ciągnąć, no bo spacery to są raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, zależy, czasami dużo, dużo rzadziej. Są bardzo energiczne. Wiadomo, że trzeba też mieć dobry refleks, uważać, żeby pies nie uciekł z klatki. Tutaj psychika jest też ważna, bo nie każdy jest w stanie jakby przeżyć to wszystko, co tutaj widzi. Ludzie czasami zbyt bardzo odbierają to do siebie. Po prostu ja uważam, że trzeba tu przyjeżdżać, działać, robić jak najwięcej dla tych psów, bo na kim one mogą polegać? Tylko w zasadzie te spacery i fajne przekąski zostają, dopóki nie znajdą domu. Proszę pana, osoby, które znęcają się nad zwierzętami, jakie to są osoby? No to są osoby, które po prostu agresję tłumią w sobie, jakąś nienawiść, bo to normalny człowiek by tego nie zrobił. Nie mają po prostu litości i tacy ludzie, którzy mordują zwierzęta, z ręką na sercu zamordują człowieka i dziecko.